Pozwólcie, że rozpocznę to kazanie od takiego przypomnienia być może, a być może ktoś usłyszy to po raz pierwszy. Terapeuci, którzy pracują z rodzinami mającymi problem z alkoholem, mówię bardzo jasno i mocno z rodzinami, dlatego że to nie jest problem wyłącznie alkoholika, ale całego rodzinnego systemu. Mówią o tym, że tam, gdzie alkohol stał się Bogiem w takiej rodzinie, to bardzo często te role, które podejmują poszczególni członkowie rodziny, mają jakby zmniejszyć to poczucie wstydu, ocalić pewien obraz, że jesteśmy normalną, zdrową rodziną, że funkcjonujemy i poszczególni członkowie rodziny przyjmują na siebie takie czy inne zadania, z których abdykowała osoba uzależniona od alkoholu. I dzieje się na przykład tak, że dzieci bardzo często wchodzą w role, które nazywane są odpowiednio rola bohatera. To jest taka sprawna na przykład dziewucha, która po prostu świetnie się uczy i jest zastępczą mamą. Mama jest załamana tatą alkoholikiem, a ona po prostu dźwiga cały ciężar rodziny. W szkole same piątki, grzeczna, miła, radzi sobie, po drodze jeszcze robi zakupy, gotuje obiad dla młodszego rodzeństwa, kogoś tam zaprowadzi do przedszkola, nad wszystkim panuje. Ale to nie jest zadanie dziecka, nawet tego najstarszego. To jest zadanie rodzica. To jest rodzaj dysfunkcji. Podobnie będzie z osobą w takiej rodzinie, która próbuje być niewidzialna. To jest kolejna z tych ról. Polega ona na tym, że nie sprawiam żadnego kłopotu. To trochę tak, jakby wybuchła w domu awantura, a to jest taka osóbka, która się schowa w szafie, schowa pod stołem, żeby nie być na tej linii ognia, żeby uniknąć konfliktu, żeby tak się gdzieś skulić i przetrwać. Jeżeli ktoś ćwiczy to, taką rolę w domu przez kilkanaście lat, to potem w życiu będzie tę rolę odtwarzał. Bardzo często będzie to kłopot, żeby dojrzeć. Zresztą z każdą z tych ról tak będzie. Bywa tak, że ktoś jest maskotką, czyli w domu jest tak ciężko, nie do wytrzymania, więc taka wyjdzie osóbka miła, sympatyczna, zatańczy, zaśpiewa, zabawi gości przy stole, zagra na instrumencie, powie wierszyk, tak odwraca uwagę. To jest taki, taki ukochana córka tatusia, pijaka i tak dalej. Nie? Że jest taka rola, żeby tak, że jeszcze u nas jest fajnie. Tak, ledwo żyjemy, ledwo ciągniemy, czołgamy się, ale u nas jest wesoło. Tak? To jest mniej więcej tego rodzaju rola. I można taką rolę na siebie przyjąć. Podobnie jak można przyjąć i system rodzinny tak robi, że generuje taką rolę antybohatera. Skoro jest taka dobra córka, no to musi być czarny charakter, tak? I ten czarny charakter to oczywiście jest łobuzem, nie radzi sobie w szkole, chuligani, gdzie się tylko da, próbuje sięgnąć po narkotyki, alkohol i tak dalej, złe towarzystwo. Wszystko co najgorsze to się do niego przykleja. Można powiedzieć, absolutna patologia. Ale my dzisiaj wiemy, że to wszystko, co się dzieje w takim systemie rodzinnym, ma swoje skutki. I podstawowy skutek, który towarzyszy tym osobom w dorosłym życiu, że one ciągle nie dorosły, że ciągle mają te głody, niezaspokojone głody dziecka. I mówimy o dorosłych dzieciach alkoholików. I wchodzą w jakieś toksyczne relacje, w jakieś nieprawdziwe sytuacje w związkach, tylko po to, żeby ten głód dziecka jakoś zaspokoić. Ale możemy o tym powiedzieć, że jest to rodzaj choroby. Jest to rodzaj takiej systemowej choroby, którą często też dziedziczymy, bo oni z kolei znowu zakładają nieszczęśliwe rodziny i to się tak multiplikuje w pokoleniach. Dlaczego opowiadam o tej historii? Bo wydaje mi się, że w naszych polskich realiach jest to taki wzór, który bardzo często dotyczy nas i naszych rodzin. I czasami jak ktoś mówi, mam tyle i tyle lat, nie udało mi się życie, to niech zobaczy, jaka była jego rodzina.
Niech zobaczy, co jest tym korzeniem, gdzie jest to źródło życia albo ta trucizna, która to życie zatruła. Co jest tego powodem, tego mojego dzisiaj stanu. Dla mnie to jest rodzaj pewnej analogii, która pozwala zrozumieć Ewangelię, a jednocześnie ta Ewangelia dzięki tej analogii może wrócić do naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że każdy pobożny Żyd pamiętał o tym, że świat został stworzony przez dobrego Boga, którego Żydzi nazywali Ojcem. Więc podstawowa relacja, w jakiej Żyd był w stosunku do Boga, to była relacja synowska. To była relacja córki do Ojca. Wyobrażacie sobie, jaki to jest dostęp do źródła, życia, do sensu, do powodu życia, do celu życia. To jest coś takiego, co powoduje, mogę być wyprostowany. Ja się nie wstydzę niczego. Ja przyjmuję cały ten dar życia, jaki otrzymałem. To jest ten wzór, który dał Pan Bóg. Ale już na samym początku Księga Rodzaju powie, że przyszedł ojciec kłamstwa, taki antyojciec i mówi, on jest zły. On jest zły i coś przed wami ukrywa. I zasiał wątpliwość. A tym samym jakby uniezdolnił człowieka do bycia synem i do bycia córką Boga. Do bycia wyprostowanym, silnym, radosnym, nie jakimś ciągle przygnębionym, załamanym, sfrustrowanym katolikiem, który ciągle spowiada się z tych samych grzechów i nic się nie zmienia. Tak? I nie, to jest przypomnienie o godności. I jeżeli to już wiemy, to pomyślcie sobie, że Jezus idzie do swojej rodziny. On idzie do Żydów. On idzie do Żydów i opowiada im domową historię. Opowiada im historię o tych dwóch, którzy na zaproszenie ojca, żeby poszli do pracy. Wiecie, oni to robią dla siebie, dla swojej rodziny. To jest winnica, dziedzictwo rodzinne. Ojciec nie jest opresorem, nie jest wrogiem. Jest kimś, kto to dziedzictwo dla nich przygotowuje. I oni obaj nie za bardzo mają ochotę. Nie wiem, czy to zobaczyliście w tej Ewangelii, bo my od razu tak przechodzimy do puenty. Ale oni obaj nie za bardzo są gotowi na to, żeby posłuchać Ojca. Pierwszy podstawowy problem, z jakim my się zmagamy w życiu duchowym, to nie chcemy uznać, że Bóg jest naszym Ojcem. A tym samym będziemy powyginani, jacyś przetrąceni, niepełni. Dopóki tego nie weźmiemy od Boga, to nie wiemy, kim jesteśmy i nie znamy swojej wielkości. Ci synowie z tej Ewangelii, oni są w oporze. Oni nie chcą przyjąć tego, do czego zaprasza Ojciec. Oczywiście Pan Jezus, bo jeżeli chodzi o kontekst tego słowa z Ewangelii, który usłyszeliśmy, to kłóci się z uczonymi w Piśmie, z faryzeuszami. Oni pytają Go o źródło Jego władzy, dlaczego On tak naucza. Potem Pan Jezus jeszcze użyje bardzo mocnej metafory, bo pokaże drzewo figowe, które ma pełno liści, ale nie przynosi owocu. Czyli niby wszystko się zgadza, a nic się nie zgadza. Żyjemy po to, żeby przynieść owoc, a nie po to, żeby się zielenić. Oczywiście Pan Jezus mówi to o narodzie, ukochanym narodzie synów i córek. Tak? Mówi o swoim wybranym ludzie. I dlatego ta metafora tych dwóch synów dla Żydów będzie czytelna. Oni od razu zobaczą, że ten syn taki, który mówi tak, tatuś idę, zrobię, jak trzeba, ja mam ten, a nie robi tego, to jest faryzeusz. To jest ta pobożność udawana. Wszystko na zewnątrz się zgadza. Zgadza się niedzielny strój, zgadza się zapach na niedzielę, zgadza się to wyjście do kościoła, zgadza się to, że mam tam różaniec w kieszeni, zgadza się to, że wiele takich praktyk, które narzuciłem sobie albo które pomagają mi myśleć o sobie, jestem dobrym chrześcijaninem, jestem dobrym katolikiem. To jest dokładnie ten. I dlatego faryzeusze są tak wściekli. A ten drugi, który powiedział nie,
Potem Jezus powie: nierządnice, celnicy przed wami wchodzą do królestwa. To jest ktoś, kto postrzegany jest jako wróg, jako obcy, jako grzesznik. Nie? Ale on podejmuje zmianę. Wiecie, co jest takie smutne w spotkaniu z dorosłymi dziećmi alkoholików? Że oni tak się kręcą w kółko i ciągle powtarzają ten sam wzór. Ciągle jak takie biedne dziecko szukają tego zaspokojenia z dzieciństwa. W taki chory sposób. Są jakby zamknięci w tej drodze. A ta zmiana, o którą chodzi, to jest po pierwsze uznać swój grzech. I tu jest problem, z którym mamy chyba, który mamy najbardziej jakoś w sobie. Taki, bo to jest dokładnie ten opór przed Bogiem. Uznać swój grzech. No ale się ksiądz uczepił, nie? Przecież my jesteśmy tacy dobrzy. Przecież my sobie tak radzimy ze wszystkim. Matka Polka ogarnia cały świat. Poświęciłam się. Jeszcze mi mówi ksiądz w niedzielę w kościele, że jestem grzesznicą i że mam sobie znaleźć jakiegoś grzecha. No nie chodzi o to, żeby sobie znaleźć grzecha, tylko żeby na nowo odkryć relację bycia synem i córką z ojcem. Wiecie dlaczego? Bo my o grzechu myślimy w banalny sposób. Myślimy, że to jest jakiś błąd, który popełniliśmy, że to jest taki, że z grzechem to się od razu najczęściej wiąże jakaś taka niewygoda, dysfunkcja, zawstydzenie, jakieś takie, czasami tak, czasami nie. Czasami można się tak do grzechu przyzwyczaić, że staje się tak przysłowiowo, mówimy, naszą drugą naturą i przestaje boleć. Jest nawet chwilą ulgi, jest przyjemnością i tak dalej. Natomiast na tym najgłębszym poziomie grzech jest zgubieniem Boga. To o to tu chodzi, że ten syn, który powiedział nie, a więc sprzeciwił się ojcu, odrzucił ojca, odrzucił źródło, on potem podejmuje refleksję. Tu jest w Ewangelii użyte takie słowo, że on zastanowił się i jednak poszedł. Nie poszedł do ojca mówiąc, tato, dobra, zrobię, nie? On po prostu zrobił to, o co go ojciec poprosił. Ale on podjął refleksję, to znaczy zmierzył się z tym wewnętrznym, duchowym, mentalnym niepokojem, że to nie było właściwe, że to nie tak, że przecież ja go kocham i że przecież nie jestem w tym domu niewolnikiem, że mogę to zrobić dlatego, że kocham, a nie dlatego, że ktoś mi każe, bo to jest moje, ja jestem jego synem i to jest relacyjne. Wiecie, co jest najstraszniejsze w grzechu? Właśnie to, stracić tą bliskość Boga. I tego tak często nie odczujemy, ale czują to osoby z dysfunkcyjnych rodzin, bo one tak permanentnie po omacku w tym takim ruchu chomika takim w kołowrotku biegną, żeby znaleźć zaspokojenie, żeby znaleźć miłość. Nawrócić się, to znaczy wrócić do Ojca, wrócić do źródła, przyjąć tę swoją godność i ucieszyć się tą godnością. Wiecie, ten moment tego drugiego syna, o którym mówi Pan Jezus, jest moment wyzwolenia z lęku, z takiego podobania się innym, z bycia miłym. To jest niesamowite, to jest syn, który potrafił powiedzieć ojcu nie i nie bał się ojca. Co to znaczy? To znaczy, że ojciec jest dobry, że można się z nim kłócić, że można spokojnie jakoś próbować przepchnąć swoje, ale to się dzieje we wnętrzu relacji. Ten drugi co zrobił? Powiedział tak, a miał plan, że nie. On się próbuje dopasować, próbuje być miły, próbuje robić tak, żeby się wszystko zgadzało, że jest fajnym synem. Ale ojca ma za tyrana, ojca ma za kogoś, kto narzuca mu jakąś pracę i obowiązki. Więc o to by tutaj chodziło, żeby odkryć na nowo to, że ja jestem synem, że jestem córką ojca, że to jest moje życie, że on mi dał wszystko, co jest potrzebne, żeby to życie przeżyć sensownie, żeby nie być figowcem, który się tylko tak mizdrzy i zieleni,
ale żeby przynieść owoc, żeby to moje życie w coś dla kogoś się przemieniło, a nie było tylko życiem dla mnie i dla pozorów, dla udawania. Ta Ewangelia jakoś bardzo mocno mnie dzisiaj wzywa do tego, żeby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, i to nie tak trochę, wiecie, flirtując z Bogiem albo próbując Go jakoś tak zaczarować, tak otumanić. Panie, jestem grzesznikiem, ratuj. Nie? Tylko jestem grzesznikiem. Jestem podły, bo nie pamiętam o Tobie. Bo mi w życiu nie chodzi o Ciebie. Bo zgubiłem Ciebie. I dopiero wtedy jest szansa na powrót. Jeżeli gdzieś w sobie znajdę tego grzesznika. Nie szukaj z lupą, tak? Jakiś tam nie szukaj tej drzazgi w oku. Nie? Tylko zobacz, że potrzebujesz źródła, że potrzebujesz być częścią tego domu Bożego. Częścią i czerpać życie z tej relacji, z tego połączenia z Bogiem, który jest Ojcem, który naprawdę kocha, który zna, który przychodzi w Jezusie Chrystusie, aby nas uratować i na nowo uzdolnić do życia, które przynosi owoc. Amen.